Dziękuję bardzo za uwagę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sławomir Dul, Konfederacja Rodziców, największy antysystemowy i prorodzinny ruch w Polsce. Jestem tutaj dzisiaj z wami i będę mówił bardzo krótko w przeciwieństwie do moich poprzedników, bo już jest bardzo mało czasu. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, bo jest wspaniały projekt. Chciałbym podziękować pani Fabisiak, pani Janinie Fabisiak, wszystkim tutaj ludziom, którzy wzięli się za to i za to, że powstał ten projekt. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim panu posłowi Pawłowi Skuteckiemu za to, że ten projekt się będzie wprowadzony. I chciałbym się zwrócić do was wszystkich z apelem o to, żebyśmy nie rozmawiali o takich pojedynczych naszych sprawach, bo ja też 9 miesięcy dziecka nie widzę, ale żebyśmy się zastanowili, co zrobić, żeby ten projekt został wprowadzony w życie. Jako członek Konfederacji Rodziców zapewniam, że projekt ma poparcie naszej organizacji i nasza organizacja zrobi wszystko, co w naszej mocy, żeby ten projekt wszedł w życie. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Maciej Jacek Nawrocki, Gdynia. Świetne miejsce do tego, żeby przypomnieć parlamentarzystom, że dyskryminacja dzieci, matek, ojców to nie tylko granice Polski. Ja jestem reemigrantem.